Dobra, mam pół serduszka. Delty, weź mi tu pomóż. Fuck, on mnie strzela z łuku. Dobra, mam go, chodź spokojnie. Fuck. Trzeci tu jest, dobra, no uciekamy. Bingo, Co? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś niewidzialny? Tak, ty też. Na spawnie się spotkajmy. Spoczko. Czyli tam przy tych stołach będziemy. Tak, przy... Boże. Siemano, z tej strony Blow i witam was w kolejnym odcinku BlitzSG i dzisiaj jest ze mną Delty, który jest niewidzialny. Tak, chyba tam jest. No i ja sobie oczywiście wybieram Soldiera, jeżeli nie wiecie, to tego Soldiera mam bardzo podekspionego, więc no będzie miazga. I jest fajnie. Ogólnie może pewnie dwie arenki zagramy, to na następnej pokażę wam jakąś inną klasę, która jest też dosyć fajna i troszeczkę sobie ją podekspiłem, ale to później. Dobra, gdzie jest Delty? Jestem gdzie na, jest Delty? Gdzie? Na Enchanting Table i dobra, jestem OP, bo mam jabłko. Wait, what? Jestem OP, bo mam jabłko. Tak, jabłko ci da wygraną. Dobra, wszyscy sobie pouciekali. I teraz pewnie zastanawiacie się też, dlaczego jest tutaj tak dużo Steve'ów i tak dalej. Z tego powodu, że ten serwer jest od teraz non-premium. Dokładnie tak, nie musicie nic płacić, tylko po prostu wbijacie i możecie grać komfortowo i mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, uważaj. Spokojnie, nie, w ogóle nie... Ma mojego skina, czemu on ma mojego skina? Nie, ale to mi się nie podoba, naprawdę. Nie? Nie mam, ale zaraz dostaniemy, wiesz o tym. Uważaj, Delty. Dawaj tego, fokusujemy się na podrabianego okay, Blowa. To jest chyba dziewczyna, tak by the way. Czemu niby? Bo co, bo ma mojego skina, tak? Tak? Do misik to mi się kojarzy z tą. Uważaj, okay, Delty, spokojnie. Ładnie, nice! Boże. Załóż sobie zbroję, jeżeli masz i masz tutaj portki, żebyś nie świecił... Biedotą? Coś bym innego powiedział, ale dobra. Jest, mam złote jabłko. Jestem OP. Dokładnie. Wszystko masz złote w ogóle? No bo wypadło tamtego. Okay. Dobra. Chodźmy tam, bo... Tak, walczą. Nawet dużo jest ich. Dobra, dawaj. I ogólnie już graliśmy z Deltim tutaj jedną rękę i... Co ty myślisz? No ogólnie Delty, cieszę się, bo pokonałem cię poprzednio. Tak, ogólnie Delty nie wie, co, nie wiedział, co to jest BlitzSG, co mnie zaskoczyło. Bo mi przecież komentował film. Przepraszam Spodnia, cię, Delty. Nic się nie dzieje, ludzi. Okay. Ale w ogóle ty masz enchantowane, nice. Bo sobie ulepszyłeś w sklepiku ulepszeń, tak? Tak, bo okay. Tutaj jest taki coś tak. Jak sklepik ulepszeń i chyba jak czwarty masz Soldiera, to wtedy masz już zenchantowany miecz. Więc jest bogato. Chodź za mną, chodź za mną. Dać ci jakieś rzeczy? Masz... Nie mam hełmu. Poczekaj, dam ci hełmofon. Dobra, trzymaj. Okay, chyba lepszych nie mam, to okay. Nie pytać. Czyli okay. Będę musiał pograć trochę dłużej, żeby sobie tutaj coś ulepszyć, bo że... Dokładnie, więc Delty teraz będzie cały czas na tym serwerze siedział, będziecie mogli tutaj go spotkać, więc jak wbijacie, to piszcie Delty jest na serwerze, ale zazwyczaj pewnie nie wiem. Bo będę grał w LoL'a, nie? Właśnie, Delty Delty cię zbanowali w końcu? Nie, nie zbanowali mnie, ale postanowiłem, że ja troszkę mniej będę grał i bardziej poświęcę się tubom, nie? Bo właśnie dużo osób pisało, że tam nie nagrywam i tak dalej i... Są smutni? Dokładnie, ale najlepsze jest to, że w ogóle Delty mi napisał taką wiadomość, że no stary, ja ci przepraszam, że tak ostatnio nie poświęcałem ci czasu, ale w LoLu się tutaj grałem bardzo długo i ja teraz kończę z tą grę, a ja taki, co, jak to Delty, co się stało? No ale dobrze. W ogóle ty w końcu miałeś tego bana, czy coś? Nie, to było tak, że dostałem bana, no nie? Nieważne za co, ale napisałem do supportu, że to mój brat bił mnie. Boże, szkoda mi twojego brata, naprawdę szkoda mi. Wiesz, brat o tym do tej pory nie wie, nie? Czyli jak cię obejrzy, to może wtedy. A mój brat... Tak, ale na początku nagrania. No, ja brata wywalę na nagranie. A takie, co? Takie, Boże, o co chodzi? Nie, spoczko. Okay. Dobra, szukamy przeciwników i nie wiem, czy Delty wiesz, ale kompas nam to umożliwia. Wiem, spokojnie. Więc tutaj mi pokazuje. Czyli chyba tutaj, nie? Wbili. Czy nie? Nie, ja mówiłem o tobie, że na ciebie właśnie, mi wskazuje. Ale dobra. Gdzie tu iść? Kurczę, właśnie to jest głupie, to już z Remkiem graliśmy i tak dalej, to jest głupie, że kompas pokazuje ciebie, więc tak ciężko troszkę. Dobra. Chodź w dół. Okej. W ogóle jaką ty masz klasę? Gdzie ty jesteś? No, poszedłem w dół. Boże. O, widzę jakiegoś innego ziomka. Dobra, idę po niego. Dobra, ja mam łuk. Blow, łucznik. Blitz, tak? No.
Blitzstar to jest taka gwiazdka, dzięki której możesz wybrać jakieś tam fajne ulepszenie, na przykład buty Sonika, które pozwalają ci, nie wiem, biegać szybko, albo zestaw Robin Hooda, dzięki któremu masz fajny łuk i po prostu niszczysz każdego. Ale to postaram to się pokazać. To była skrzynka, dostałem złote jabłko, tak więc jest okej. Okay. Ej! A, to ty! Au. Musiałeś oddać, nie musiałeś, musiałeś. Przepraszam cię. Ja to przepraszam również. Ale ogólnie powiedz mi, ile jeszcze ludzi zostało? 7. 7, masz poprawę na scoreboardzie. Dobra, chodź do skrzynek, poszukamy tych blitzstarów, bo ogólnie to jest tak zbagowane, że jeżeli jako pierwszy... O, ktoś tam jest. Jako pierwszy... Bigo, to jest twój frag! Boże, Delty, on cię prawie zabił, to jest niesamowite. To jest niesamowite, nie? Jak przez tego lola słabo gram teraz w Minecrafta. O, dobra, mam pierwszy level, mogę sobie enchantować wszystko, dobra. Blitzstar pojawił się na mapie. Teraz on będzie mój na 100%, na 100% będzie mój. Jest, mam! No, nie! To poczekaj, daj mi to, ja ci dam Robin Hooda, bo ty nie masz blokowanego, bo to musisz odblokować. Masz. Ale ja tak stary otwieram sobie randomową skrzynkę i patrzę, o, Blitzstar. Dziecko szczęścia. Dobra, chcesz Robin Hooda? No. Trzymaj Robin Hooda. I co mi to daje tak naprawdę? No to jest super elo, wykokszony łuk na Punch 1, Infinity 1 i coś tam jeszcze było na jedynce. Widzisz? Gdzie? W ogóle jaki czekaj, dzianko tutaj ładny. Dostałem jeszcze tak, hełm. No. Chociaż one chyba są takie same jak te skórzane. I to wszystko, tak? Kolorowane. Tak. Dostałeś chyba. A nie, bo ja ci wziąłem, trzymaj. Okej. Okay. Weź mnie, ktoś tam jest, weź go zlikwiduj, na dwie osoby idą. Dawaj Delty, to jest nasz czas. Christian, bij tego nice, dobra. Raz, bij. Nice. O nie, złote jabłko zjadł. Boże. Raz. Będzie beczny. Dobra, jest. A czemu ty we mnie strzelasz, powiedz mi, czemu strzelasz? Przepraszam. Ale ogólnie Weź może daj mi łuk, ja też chcę go położyć. Okej, spoczko. A czekaj, on ma power. On nie jest jakiś super OP. Słucham, on jest Infinity 1, więc możesz uderzać po prostu cały dzień. No niby ta. Nie no, 300 razy chyba tam jest użyć, ale dobra. Dawaj, poszukujemy ostatnich dwóch osób. Tak, ostatnie dwie osoby nam zostały. Do sukcesu. A tutaj też jest coś takiego jak deathmatch na przykład, jak wiesz, jak już jesteśmy zmęczeni poszukiwaniem tych ludzi, bo gdzieś kampią. Tak, po 8 minutach masz po prawej tam licznik. No, ale ogólnie lepiej znać. Co prawda na Hypixelu miałeś o tyle fajnie, że cię teleportowało, wiesz, jak były trzy osoby na arenie, to wtedy cię teleportowało na tą taką małą arenkę, nie? I to było spoko, chociaż z reguły okazywało się, że te dwie ostatnie osoby mają team i biją tylko ciebie. No to słabo. No i to było słabo. No, ale w tym momencie też chyba tak jest, nie? Że to my na przykład mamy ten team. Tak, ale wtedy wiesz, no nie wiem, tam się spawnowałeś tak naprawdę na bardzo małej arence, a tutaj się spawnujesz na arenie, gdzie możesz uciekać, więc to jest spoczko. Dobra, jak ich zlokalizować? Jakby była jedna osoba zabita, to wtedy piorunki by były. Może się rozdzielimy, Delty, co ty na to? Ja, to jest najlepszy pomysł. No, bo inaczej to będziemy się szukać. Dobra, to wiesz co, idź w takim razie tam na prawo i w tą przełęcz sobie. Dobrze. Tylko proszę cię, nie zgiń, bo... Nie no, raczej nie. Jak coś to dam ci znać. Poza tym ten, jeżeli masz kompas, to teraz kompas można użyć w sumie, jak się rozdzieliliśmy. Ale dalej wskazuje mi się. Nie wiem, czy... No właśnie mi też chyba ciebie wskazuje, bo tak do tyłu. Dlatego trzeba po prostu oddalić się od siebie. Spocz. Kompasie, pokazuj mi. Cofa. No, tak właśnie jest na tym serwerze czasem. Ale to są jeszcze beta testy, więc tutaj wszystko jest dopinane na ostatni guzik, żeby było wszystko fajnie, pięknie i ładnie działało. Dzięki. Okej, mam stary tego. Kompas znalazł kogoś. To nie raczej, wiem, raczej ten. Poczekaj. Na 100% to jest jakaś osoba. No na pewno to jest osoba, ale to osoba inna niż ty, w ten sposób. Są na statkach. Dobra. Na statkach? What? Okej. Okay. Dobra, wiem, że to tam. Że to ty. Że tu ty. No to ja w końcu, nie ty, czy to... nie ty. Wiem, że to ty. To w końcu to ja, czy nie? Nie, to nie ty. Okej. Okay. Dobra, mi chyba... No nie wiem, zobaczymy, czy ciebie, czy nie ciebie. Najbardziej wkurzają mnie tutaj osoby na tych blicach, które kampią. Na przykład jakiś gościu, ostatnio grałem z nim i on się skampił na drzewie i po prostu liście sobie wyrypał i stał sobie na można drzewie. Można stać na drzewie, tak? No bo ja stary jestem przed drzewem i... że tam jest typ. Mam. Uważaj. Dobra, co?
Piorunki, dobra. Okej, okay. Lecę. Jeszcze 5 minutek do deathmatchu, ale mam nadzieję, że zlikwiduję wszystkich. Raz z Deltim. Mam jeszcze raz jedną osobę chyba będzie. O, ja kogoś też chyba choć nie widzę. To brudny moni. Okej. Okay. Dobra, mam nie dobra, widzę. Dobra, jest piorun, okej. Okay. Czyli tam... Tylko czy to nie jesteś ty? Nie, bo... raczej nie, bo ja wiem, gdzie ty poszedłeś. Ty masz złotą klatę, czy nie masz? Nie, ja mam właśnie... Dobra, to jest werka. Uwaga, teraz wam pokażę, jak się bije Zuku według Blowa. Czemu ona stoi w miejscu? Dobra, teraz pojedynek mistrzów. Blow versus... Zginiesz? Delty. Chciałem powiedzieć Mandzio. Dobra. Ale jak się nawalam? Po prostu tak na luzie, czy jak? Ej, nie bij mnie. Piczko, to ja! Dobra, to jak się nawalamy? Na miecze. Dobra. Ale na zwykłe, tak? Stonowe. Dobra. Dobra. Weź może to armor to. Zdjąć, tak? Tak. W ogóle co to ja mam za enchant absorption? Co to jest? Ty też chyba go masz. Nie, nie mam czegoś takiego. Masz! Nie. Masz. Aha, absorption, sobie... to jest ten, to jest... Chyba pioruny nie, to jest uderzają złoty, w tym. Złote jabłko. Aha, myślisz, że dobrze, nie bij jeszcze. Aha, dobra. Czyli bez tego. Dobra. Tak, masz, bez ale tego. Masz enchantowany ten. Nie, ja mam zwykły, będę zwykły. To czekaj, trzy. Niech ci się załaduje. Trzy, cztery. No, co znowu? I tak cię znowu. Jak mnie pokonał? Yes! Wygrałem, dobra. Jeszcze jedną arenkę sobie zagramy, żeby pokazać wam jeszcze inną klasę. I zaraz do was wracamy na nowej arenie. Dobra. Chodź what na... the fuck, jak ty mnie tak rozwaliłeś? 3-9. Jak ty mnie tak rozwaliłeś? 3-9! 3-9! Jestem prom, 3-9. Okej, okay, jesteśmy na ostatniej arenie i szybko sobie wybieramy klasę Scout. Mam ją na poziomie 4 i to jest Speed Potion razy 3 i Feather na Knockback 2 i tyle. I jeszcze leaderowy okay, to będzie mój pierwszy raz, gdy gram Scoutem. Blow powiedział mi, że jest ty mega szybki. Też? Boże, ja przecież ci tego nie... A nie, mówiłem ci, dobra. Okej, okay, tylko słabe jest to, że nie masz żadnej broni i to jest aha, tutaj nie ma broni, ale najgorszy. Mam tego chyba, nie? Tak, więc możesz uciekać i masz mniej serduszek. Ty mi wziąłeś miecz, bo ktoś... Nie, ja ci wziąłem siekierę. Na spawnie się spotkam, okay, dobra, zróbmy taki trik. Dobra. Ale mam siekierę, siekiera. Siekiera mutikagum. Dobra, trzeba bić! Okej. Ja ci pomogłem w ogóle. Jasne, pomogłem. Teraz się dołączę do mojego sukcesu. Dawaj. Uważaj, bo oni cię biją. Ten Karol nie zabijesz tego Karola, bo jest zbagowany, będziesz trzeba go kiknąć pewnie. I kik teraz tylko ten, bij tego. Serio. No luz, teraz biję tego gościa z Optifine'em. Peleryna. Gień, dwa miss! Dwa no, Boże, 2 HP, ciekawe. To będzie mój frag, będzie mój frag, z mojego miecza, drewnianego. On chce, fuk. No nie! O, teraz przyspieszenie. O, ktoś mi tak knockbacka dał, bo mnie rzucił, o, jak dobra, fajnie, dobra. Mam swiftness. Uważaj, bo idą za tobą, idą. Ty uciekaj tam, Delty. Delty, no 7 hop masz. Nie! Biedac. Zabijcie. Dobra. Poczekaj, już do końca to zagram. Poczekaj. Może po prostu chodź, poobserwuj mnie, ja to wygram. Co? Ja to wygram, czekaj, poobserwuj mnie. Nagrywaj, bo ja powiedziałem tak, że to było takie lampskie, dobra. Że... Dobra, nawet lobby. Okej, jesteśmy na kolejnej arenie i sobie tym razem wybieram skauta. Skauta mam na poziomie 4, życie do 80%, ale prędkość natomiast 125%. No i mamy Speed Potion razy 3 i feather na knockback 2 i leather po A za 3 sekundy musimy lecieć do skrzynek. Dokładnie. Ogólnie to, co jest słabe w tej całej klasie, to właśnie to, że nie ma żadnych po prostu broni i to jest bardzo, bardzo, bardzo słabe. Okej, okay, mam shit, jakiś... jak tutaj się... Dobra. Jakieś... Dobra, chodź, Delty. Ty jesteś widoczny u mnie, okej. Okay. Gdzie jesteś, Delty? Tutaj, czekaj. Znaczy nie, to jesteś... Nie, to nie jestem ja. Radny. To jesteś ty. Tak, ej, Delty, chodź. Ja za tobą idę, weź idź, Delty, bo ty... A, tu w ogóle są... Nie jesteś w tych skrzynkach, nie ma nic. Dawaj. Ale ty wiesz, że te skrzynki wszystkie są powybierane. No niestety tak, ale mam parę itemów, więc tuzik.
Dobra. Jaką klasę sobie wybrałeś, Delty? Ja sobie wybrałem tego, Soldier, bo nie jestem kompletnie, wiesz. No, spoczko. Chodź, bijemy go, Oła! Naprawdę mnie uderzyłeś. Nie, ja nie, to jakiś twój ten, twój skin. No, twój skin. Twoim skinem, naprawdę. Okej. To są same blowy na tym serwerze. Nie, a ja widzę samych Steve'ów. No, też. Okej, dostaliśmy tego. Dostaliśmy klasę. Fuck! Dobra. Chodź, Delty, na inną. Nie, wrzuć to, to jest dobre. Dobra. Nie, no nie wrzucaj tego. Dobra, chodź na inną. Ósemka, dobra. Okej, witam was na ostatniej arenie, na polskiej arenie dla Polaczków. Dobra, i tym razem wybiorę sobie skauta. Skauta mam na poziomie 4. I życie 80%, prędkość 125% i przedmioty, jakie dostaniemy, to speed potion razy 3 i feather na knockback 2 i leather boots na protection falling. Dobra, i za 8, 7 idziemy do skrzynek. A ty, Delty, jaką sobie... Ja sobie wziąłem Soldiera, ponieważ jest to taka podstawowa klasa i wydaje mi się, że jest najbardziej optymalna dla mnie. No dobrze. Ale mam lagi, mam takie lagi. Jest masakra, jest super. Dobra, idę za tobą, Delty. Ała, mam takie lagi. A ja nie mam. O, jak idę za tobą, jakby. Ty też masz lagi chyba. Nie, bije kogoś z tego, z drewnianej siekiery, jestem obecny. Okej, dobra. Dobra. Bij ich. Ogólnie ty masz fajnie, bo masz Soldiera i dostaniesz mieczyk. Ogólnie moja klasa jest spoko, jeżeli chodzi o uciekanie. What? Tutaj... Puszę, ale nie leją, dobra. Ale nie leją. Ja nie rozumiem zawsze psychiki osób, które tak biją. No kurczę, stary, wszyscy na mnie, naprawdę. Poczekaj na mieczyk. Dobra, poczekam na mieczyk. Ale nie pokonałem. Być może. Dobra, poczekajmy na mieczyk i zaraz ich wytniemy. Delty wierzy w siebie. Z tego co widzę, to większość tych ludzi za nami poszła, tak więc. Zresztą tak jak dobra. Zawsze. Okej. Dobra, ja mam dobry knockback, więc będę ich odpychał. Nie wziąć pod uwagę tego, że oni też dostaną mieczyk. A, telefon mi dzwoni! Dobra, poczekaj, Delty, zginąłem. Dobra, to jeszcze raz, ta? Halo? Okej, jesteśmy na kolejnej arenie i tym razem wybieramy sobie skauta, który jest bardzo szybką klasą. I ogólnie Delty chodzi do tyłu. Okej, okay, czyli tym razem dobra. Inna taktyka, ta? Dokładnie, dawaj do tyłu. I ogólnie tym razem musiałem pogrozić, wiem, to jest złe i w ogóle, ale pogrozić ludziom, żeby za nami nie biegali. Bo to co się działo na poprzedniej arenie, nie wiem, może to wrzucę. Ale 20 osób za nami biegło i jeszcze jacyś mądre osóbki pisały na czacie: jedziemy ich, będziemy na YouTube, Przemek, będziemy na YouTube. To fuck. Ale nie, bez kitu tego, to była prawda. Gdzie ty jesteś, Delty? Ja jestem na górze. Jaki, Boże. Ja wchodzę sobie na górę, ja nie wiem gdzie... Jaką klasę wziąłeś? Soldier. Dokładnie, dobra. Najbardziej optymalna według mnie klasa. Dobrze, okej. A ja mam skauta, który jest szybki, jeżeli chodzi o uciekanie, ale nie ma broni, to jest najgorsze. Jakby była broń tam, na przykład jakiś mieczek, to ta klasa już byłaby taka perfekcyjna. Okej. Okay. Dokładnie. Spoczek. Jestem ciekaw, czy tutaj będą jakieś item. Tak, mam skrzynkę, a w tej skrzynce są... Tak, na wulkanie jest coś. Boże. Dobra, za 10 sekund dostanę itemki, yes, feather falling i ten topiórko na knockback 2, jak będę uciekał, to mi się akurat przyda, żeby odpychać tych wszystkich ludzi. Dobra, widzę, że giniesz, Delty, tam nie, jakoś... Nie, ja sobie radzę, ale kurczę, nie mogę otwierać skrzynek, co jest grane. Jest skrzynka! Ej, nie mogę otwierać skrzynek. Może jesteś zbugowany. Może. Czemu ty możesz, ja nie? Bo masz buga, musisz włączyć i wyłączyć Minecrafta. Oh fuck, ale nonsense. Chyba, że masz laga. Nie mam laga właśnie, bo ja widzę jak ty otwierasz i tak dalej. Dobra, to weź sobie zrestartuj Minecrafta. Okej, scout, dobra. Jakieś szybko tutaj wejście, nie wiem o co tu chodzi, dobra, biegniemy. Ja sobie wybrałem ale idealny mojego... parkour miałem. Rozpływam się w powietrzu. Nie, no sorry, dobra. Więc zaczynamy, ja sobie wybrałem skauta, jaką klasę sobie Delty wybrałeś? Ja wziąłem sobie Soldiera, ale przy okazji sobie jeszcze ogarnąłem mieczek w skrzynce, tak więc... Okej. To musi być wygrane, Co do skauta, jeżeli chodzi o tą klasę, to jest bardzo szybka i bardzo fajna, jeżeli chodzi o uciekanie.
Tak, ale co do takiego waleczności, to jest słabo, bo nie dostajemy żadnego mieczyka, nic po prostu. I to jest słabe i tego nie lubię. I w ogóle mamy dwa serduszka mniej, ale mamy bardzo dużą prędkość, więc akurat jeżeli mamy uciekać albo kogoś gonić, to jest super. Okej, okay, ja jesteś, w poprzedniej arenie w ogóle ten, zbugowała mi się skrzynka, a też tak. Całkiem spoko poszło. No, dokładnie. Bo... Dobra, okay, ja mam w ogóle... O, dobra, będę uciekał chyba. Już kankada. Gdzie ty jesteś, Dirty? Zabijam typa. Dobra, zabiłem. Okej, ja jestem na spawnie, ziomeczku mój. I dostałem skauta. I patrzcie, jak zasuwam! Jestem szybki. Ja tam zaraz do ciebie przyjdę, okej? Okay? Dobra, to chodź, bo ktoś mnie tu goni cały czas. Okej, okay, lecę. Cały czas ganiany. Okej, okay, what? Dobra, dawaj. Ganiany z creaturesem. Jest dobrze. Okej, okay. On mnie cały czas goni. Cały czas. Okej, okay, to chodź do skrzynek, ja go zaprowadzę do ciebie, bo ogólnie, jak już tam Dirty mówi, ma soldiera, więc ma mieczyk, więc będzie mnie ratował. Au, chodź. Wpadłem w dziurę. Padłeś? Nie, ale wpadłem w dziurę, fuck, jakiś gościu tutaj. Okej, okay, dasz sobie radę w ogóle, bo ja cię tutaj nie widzę na tych. Wow, ale mi się udało, kurczę, mam mniej serduszek, więc jest słabo. Okej, Dirty, trzymaj kciuki za mnie, bo ja mam mieczyk. Dawaj dobra. W razie. Dobra, zaraz postaram się jakoś do ciebie przybiec. Wow, nie wiem jak to się stało, jeszcze ten... Okej, tutaj jest kolejny jakiś, dobra. Postaram się go może zabić, albo i nie, bo tam... Jak to pomoc adminów? Jak, what? Ale to kiedyś był taki mecz z Multim, co nagrywałem, co mnie tak wkurzyło, bo później sobie uświadomiłem, że ktoś mi rzucił z adminów Diaks miecz, no... Naprawdę? No, to było, była tak i to było wkurzające. Dobra, mam pół serduszka, Delty, weź mi tu pomóż, fuck, on okay, mnie strzela okay, z łuku. Dobra, mam go, chodź spokojnie. Fuck. Trzeci tu jest, dobra, no, uciekamy. Bingo, co? Uciekaj! Dobra, chyba się roz... Jakoś jest to ścina ten, nie? Ciebie też tak cofa? Nie. Mnie akurat nie cofa, ale ja mam knockback 2 w ogóle ten to, nie cofaj, chyba to biurko, więc... Zginąłem, jeszcze raz. Nie jeszcze raz, Delty, ja teraz to wygram, sorry. Dobra. Zobaczysz, ja zobacz. To ja będę cię w takim razie obserwować. Widzicie jaki to jest... O, fuck, tam jakiś gość był, dobra. Nie miałem możliwości, stary, cały czas mnie w ogóle ten... Spoczko, luzik, dobra, ty mi trzymaj kciuki, a nie mów. Tłumaczysz się, ale przyznaj, że tłumaczysz się, bo po prostu jest ci głupio, że zginąłeś. Przyznaj teraz tak, przyznaj. Jest mi głupio. Okej, wypijmy sobie speed potionek, nie wiem po co w ogóle on mi. Okej, gościu z żelaznym mieczem, spoczko. Au, pół serduszka! Au. Zginąłeś? Tak, chodź jeszcze raz. Okej, witam was na kolejnej arenie wraz z Deltim i wybieramy sobie skauta, tak jak wam obiecywałem. Skaut to jest aktualny poziom, mam na czwartym, życie 80%, prędkość 125% i macie jakie przedmioty dostajemy. Ogólnie, co do skauta, żeby tak wam szybko powiedzieć, skaut jest taką klasą bardzo szybką, więc jeżeli uciekacie, to ta klasa jest idealna, ale jeżeli chodzi o walczenie, to ta klasa jest słaba, z tego powodu, że... Okej, mam jakieś rzeczy. Z tego powodu, że dostajecie o dwa mniej serduszek, więc sami sobie wyjaśnijcie, czy to jest dobra klasa. Nie, to moim zdaniem nie jest dobra klasa, jeżeli chodzi o takie walczenie. I wszyscy za tobą biegną. I już może wcześniej przytoczę sytuację z Deltim, że wszyscy za Deltim biegali, ogólnie za nami. 20... O, widzicie, szczypior łucznik. I tutaj mam takie kurcze, zbanować tego ziomka? Zbanować go czy nie? I chyba go zbanuję, bo już ostrzegałem, no nie, że... No biegają za mną, 6. 20 osób za nami biegało już poprzednią arenę i aż musiałem grozić banem. Tak, wiem, że to jest dziwne. Przemek. Dobra. Przemek, będziemy na YouTubie, dawaj, za Deltim, zabijmy go. Ale tak patrzyłem na czat, typu, dawajcie, biegniemy za nim, biegniemy. Takie, boże. Nie, no mistrzostwo, nie? Naprawdę, tak, ale tak. Ogólnie powiem ci, że no, nie ma co się dziwić, nie? Jak... Kurde, muszę tego gościa wykończyć, jest pięknie. Wykończysz? Tak, wykończyłem. Dobrze, okay. Ja i zmyliłem. A ten ma zenchantowanego sticka, spoko. Jest, mam jakiś mieczyk i mam spodnie, jest, mam spodnie, Delty, mam spodnie. Jest, stary, naprawdę gratuluję ci. Dzięki. Moim autorytetem. I mam jeszcze biurko na knockback 2. Będę ich tak odrzucał, jak będą mnie gonić. Będę, no, siemano, i będę ich pyk, i będę ich odrzucał. Dobra, widzę jakiegoś gracza. Okej, wiesz co, może spotkaj mi się na moście. No, witaj, cześć, Delty, jestem za tobą. Okej, ktoś cię goni w ogóle. I ja mam takie lagi, piękne lagi. Okej. I teraz jest taki piękny lag. I teraz myślę, czy mnie odlaguje, czy mnie nie odlaguje. I chyba mnie nie odlaguje.
Tak. Rozmowę mi po prostu perfekcyjnie.